Siemanko, cisza, spokój, jest około 8 rano, ja już jestem na treningu w Szklarskiej Porębie, no i zapraszam do kolejnego odcinka, żebyście dowiedzieli się, dlaczego co roku przejeżdżam 300 km, by potrenować właśnie w tej miejscowości. Jest tutaj bardzo prosta. Są to po prostu setki, a nawet tysiące skał, po których mogę trenować. Co roku też w Szklarskiej Porębie odbywa się zlot rowerowy. On właśnie tutaj ma swoje miejsce, tylko wszyscy jeszcze śpią po nocnej integracji po prostu. A jednak postanowiłem wstać rano, założyć sobie słuchaweczki z jakąś ulubioną muzyką, bo w ten sposób mogę wpaść, można powiedzieć, w takiego rodzaju trans trochę, medytację, gdzie tak naprawdę mnie to mega uspokaja, wycisza, mimo że tak naprawdę trenuję na rowerze. Zakładam słuchawki. Oczywiście kask, rękawice jeszcze do tego i możemy zaczynać krening. Tak, krening robię. Co robisz? Krening. A no tak, jeszcze nie można zapomnieć o rozgrzewce, tak więc dwa razy do przodu, plus dwa do tyłu i rozgrzany. Lecimy. W takich małych skokach, słuchawkach bardzo fajnie się jeździ. Ale teraz już zaczną się prawdziwe luty, nie będzie lipy. Tak więc potrzebuję bardziej się skupić, przez to już ściągam słuchawki. Nie było źle. Pierwsze podejście, pyk, tylne koło. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze kiedyś zrobiłem tak, więc nie muszę to powtarzać. No niestety tego nie zobaczyć. Jeszcze na szybko powiem różnicę między właśnie takim treningiem w samotności, a już po południu na zlocie, gdzie tutaj z 5 osób będzie stało w kolejce, by na ten kamień wskoczyć, serio, tak jest. No plusy na pewno właśnie te wyciszenie, nikt ci tutaj nie przeszkadza, z boku nie stoi. Jak ktoś się stresuje, no to wtedy nie musi się stresować, bo nikt na niego tak naprawdę nie patrzy. No ale są też minusy. A te minusy to tak naprawdę plusy jazdy z innymi osobami, no bo można podpatrzeć tutaj niektóre elementy, czy też tą technikę, czy też ktoś doradzi właśnie z tych zawodników, którzy są lepsi po prostu od nas, można się od nich sporo nauczyć, no jest większy fan, taka zabawa, przyjaźnie to wszystko się odbywa, no i też fajnie się trenuje, tak więc jak dla mnie taki i taki trening jak najbardziej jest super. Jestem już na drugiej miejscówce, tutaj trzeba troszkę przez krzaki przejść, przez to nikt tego zazwyczaj w ogóle nie widzi, z turystów, ludzie nie wiedzą, gdzie my trenujemy, bo jest to gdzieś właśnie w środku, w lesie, przyjechali już chłopacy, widziałem, na trening pierwszy poranny, jest już grubo po godzinie 10, tak więc powstawali, no jest tutaj też elita europejska, tak więc oni tutaj nie balują wieczorami. Tak to wszystko wygląda, z tyłu chłopacy już przybywają, rozgrzewają się. Obok, co pewnie słyszycie, właśnie jest strumyk, jest tam pełno kamieni, na których też trenujemy. No ja teraz lecę na kawkę, bo trochę się zmęczyłem od tego porannego pierwszego treningu, a później oczywiście pokażę na pewno wam jeszcze parę akcji. Dopiero przed chwilą ogarnąłem, że mogę trzymać aparat na statywie i w ten sposób o wiele więcej widać niż tylko moją twarz.
się uczy. Całe życie. No i tak właśnie w ogromnym skrócie wygląda Szklarska Poręba. Kto jest nowy, niech zostawi subskrypcję, lajki, mile widziane, piszcie w komentarzach, jakie filmy właśnie chcecie jeszcze zobaczyć na tym kanale. No i mam nadzieję, że widzimy się wkrótce. Hej!